No, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przygodami Kratosa i Arteusa. Musimy udać się zapewne do tego Bifrostu, tudzież łódki, żeby udać się do Bifrostu. Gdyż, iż ponieważ zdobyliśmy już światło Alfheimu. Młody mama, gdzie ty tu biegniesz? Naprawdę musimy wracać tam na dół? A widzisz inną drogę? Mody ma Nie. napełnioną w ogóle Więc. cięciwe. Także nic, tylko. Dla waszej wiadomości, cały czas eksperymentuję z dźwiękiem. Mam nadzieję, że będzie już coraz lepiej, ale. Nie ukrywam, jest to dalej robione w warunkach polowych, więc no. Nie jest to profesjonalne studio z wygłuszeniem, z piankami i tak dalej. Tylko jest to po prostu mój salon, gdzie stoi komputer i konsola i ja sobie cioram. Więc mam nadzieję, że przynajmniej te początki mi wybaczycie. A jest to też pierwsza gra, którą nagrywam bezpośrednio z konsoli, także Wiesz, że stąd nie można wrócić na górę. też jest Wiem. eksperyment dla mnie. A po co kazałeś mi tu zejść, chłopie? Sam poszedłeś w tą stronę. No to o co ci chodzi? A ja głupi posłuchałem młodego i poszedłem za nim. Głupi ja. Bo my się musimy udać bezpośrednio już chyba do tej łódki, z tego co pamiętam. A żeby udać się do łódki, aha, to i tak musimy zejść. Na dół? A, bo łódka stała tutaj, dobra. Więc tak czy siak musimy pójść na dół. I jakoś tamtędy się przedostać. Przynajmniej taką mam nadzieję. A może tędy? Zdecydowanie tędy i gdzieś nam się ewidentnie Mamy światło. Dasz radę. zepsuła pogoda. Gdybyś uniósł światło, żebym widział, gdzie strzelam. Użyj słuchu, przystosuj się. Robię to. Kto będzie mi tu jeszcze w ogóle kazał, w ogóle co? Co jeszcze byś chciał? Stamtąd tu, tam coś się świeci. Ja to dobrze widzę. Dawaj tu most.
Draug został wypuszczony. Kamyczka tu nie ma. Dokąd teraz idziemy? Tu jest zamknięte. Czyli idziemy w drugą stronę. Tak podejrzewam. Bo stamtąd my chyba przyszliśmy. Ojejejej. Ktoś został ewidentnie rozpłonkowany. Te korzenie są jeszcze nieetykalne dla nas. To spróbujmy przejść tędy. A tędy nie przejdziemy, tak? Dokąd teraz idziemy? Młody! Ja nie wiem, skąd my przyszliśmy. Jak mamy się przedostać bez kryształu? Znajdziemy go. A widzisz gdzieś kryształ? Na kryształu nie ma. Tu zrobiliśmy przejście. Ich nie ruszę. Strasznie długo tu stoimy. Młody! No, co ja ci mogę powiedzieć? Musimy znaleźć... No kurczę, gdzie tu jest wyjście tu? Musimy znaleźć kryształ. A żeby znaleźć kryształ, to widzę tutaj drzwi. Byliśmy, tu sobie splądrowaliśmy. Tu też sobie splądrowaliśmy. Stąd ewidentnie przyszliśmy. To była ta skrzyneczka. Jak widać, coś sobie mogę tu znaleźć. Artefakty, łupy wojenne. Fajnie, fajnie. Bo chyba pokonaliśmy tego przedwiecznego. Taki szybki rekonesans, co ja zrobiłem. Ale wydaje mi się, że to bezapelacyjnie gdzieś tędy musimy się tutaj ruszyć. Podejrzewam, że gdzieś... Tam jest slocik na ten kamień. Okej, fajnie. Skąd mogę dostać kamień? Nie stąd. No zaraz, kurczę. Będę zbłąkaną owieczką. Teoretycznie już jestem zbłąkaną owieczką. Tu też nic. Stąd przyszliśmy, no to... Cholera, no. Co, na górę mam się tutaj udać? Co my tu mamy? Cele. Podróż do góry będzie długa, ciekawe, dokąd się udałem. Spoczko! Światło. Skorzystaj z dźwigu.
Dźwig jest tutaj. Czyli my jakkolwiek... A, gdzie mamy? Gdzie nasza łódka? Halo? Aha, bo dobra, bo teraz się zamknęły te wrota i znowu pojawiła się woda. No ale to... bezmyślny odcinek biegania i szukania przejścia. Brawo ja. Cóż, takie też są potrzebne. Ja nie mogę stąd wyciągnąć, nie? Nie bez powodu kazali mi tu zejść, z tego co się orientuję. Chcę nauczyć się tego, że mam patrzeć w górę. Kolejne łupy wojenne. Świetna sprawa. Dobra, jako że mamy już tutaj ten kryształek, tutaj jest wszystko te cacy. Też jest wszystko cacy. Chcesz nosić to ze sobą wszędzie jak poprzedni? Jeśli trzeba. Robię to, co będzie trzeba. No co, ładnie sobie zejdziemy tam na dół. Truchcikiem, truchcikiem, trzymamy formę. Taki jest Kratos, bardzo ładnie. Forma, forma. No i tu sobie o. Chłopcze, strzelaj. Wiem, jak to działa. No to dajesz. No i mamy most zrobiony. Ekstrawagancje. Wreszcie, możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu sprowadziła. Chcę się stąd wydostać. Jestem pewien, czy tędy, ale zobaczymy. Mogę być w błędzie, że to było przejście. Tak, 4 z 6, fajnie. Ja się nie będę napinać, jeżeli nie znajdę wszystkich. Tu przejścia nie mamy i tu w górze też nic nie ma. Zaraz się zgubię. Yeah.
nie tędy. Tak, ty się czaisz na to miejsce, w które mamy iść, a tak naprawdę... No lecisz, mały. Oż ty, kurczaku! Jezus Mary, w sumieniu. Leżeć, kurczę. Latający skrzacie. Te srały muchy, będzie wiosna. Zdychasz, to zdychasz. Co on mówił? Mówił, że popełniliśmy błąd. Tu. Baroniczne przywołanie, przywołuje widmowego wieka, który trzykrotnie zaatakuje wrogów. A to temu małemu gnojkowi? To ja chcę! Bardzo mnie to cieszy. Pomogliśmy złej stronie? Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. No. Wystarczy.
Sherlocku. Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak. Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Właśnie, gówniarzu. A tak to muszę się z tobą ścierać. Dobrze. Dobra, jazda. Płyniemy stąd. Mamy chyba płynąć tam. Ojcze. Teraz to ojcze, tak? Widziałeś ją? Kogo? Wiesz kogo. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Oj. Masz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. I co? Szach i mat, gówniaku. Przepraszam. Jest za co? Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Mógł się domyślić? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. Powiesz mu, że jesteś bogiem wojny? Czyli jednak nie. W świetle. Wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Tak, czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Byście widzieli może... Piponek... Gdzież ataki, chociaż kurczaki, może ja to tu przesunę. Zostawię tu. O. Sorry. To jak to patrzy oczami dziecka? Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci sens. Czasem nawet bezpowrotnie. Ty sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Jestem bogiem wojny. Lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia, ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Tam, poproszę tam będę, tak. A, dobra, my to zerwaliśmy w tamtą stronę. Zaciekawiło. Jesteś spostrzegawczy. Słynę z oka do szczegółów. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, czy tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście! Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Dawaj. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to... Będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Jeśli udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego, co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudztw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. O, wybacz. Ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby, które do niego nie należą. To raczej żadnego upgrade'u. Tak, mój chłopcze?
Dobra. Masz ten szpon ulepszony. Mogę podać coś jeszcze? Nie mam, czy nie mam? Tu mogę. Coś jeszcze? Niech pomyślę. A, bo teoretycznie można pójść... Okej, fajnie, fajnie. Co my tu mamy? Moc światłości. Strzały światłości zadają przeciwnikowi większe obrażenie od ogłuszenia. Ja bym to poprosił. Masz upgrade, kurczę, pieczona. Dobra, a miałem jeszcze zobaczyć cele. Skarb Fafnira, skarb ognia. Ale to my i tak teraz jeszcze pójdziemy. Ja bym chciał pójść do. To tędy nie przejdę? Tu gdzie tu było to przejście do tego? Tutaj było. Do tego mostu bym poszedł do Midgardu. Ojcze, muszę coś wyznać. To zepsułeś. W mojej głowie słyszałem je już wcześniej. Gdy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona. To, czego się bałam. Jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? No co? Gada z zwierzętami, no. Mamy światło. Do Midgardu. Zadaj do Batmobilu, Robin. Midgard znajduje się w centrum wszystkich światów. Aby wrócić do Midgardu, wciśnij trójkąt. Niesamowite, że wszystkie światy zajmują dokładnie tę samą przestrzeń. Ten pokój umożliwia nam podróżowanie bez ruchu. Ja sobie myślę, że pójdziemy do tego czarnego dymku. Halo, przejście. Pójdziemy sobie do tego czarnego dymku. Zrobimy tam tą sekwencję i pójdziemy do tego skarbca Fenrira, czy jak on tam miał. Brok! Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił.
On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Pewnie pokpił sprawę. Wręcz przeciwnie. Nie możecie od razu tak zupgrade'ować tego lewiatana, żeby cóż, był... Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. Co zrobiłeś? Ulepszyłem go. No mówię, nie możecie finalnie od razu... Dobrze. Jak skończyliście się gapić, to mam do was... Czego chcesz? W kopalniach Volundr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. A może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś 100 zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. Okej, fajnie. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Opłaci się wam znaleźć. Pamiętasz, jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Mój wybór. Dobre pytanie. A my się przekonamy o tym w następnym odcinku. A co? Taki zwrot akcji. Cóż, nie pozostaje nam nic innego niż kontynuować historię i na chwilę obecną się pożegnać, więc na razie. Dziękuję.